Rok wyborczy, to tak wszyscy mówią, że to jest zawsze wysyp inwestycji i to prawda, ale nie jest to związane z rokiem wyborczym, tylko po prostu wiele projektów, wiele programów tak naprawdę może być teraz realizowanych. W związku z tym mamy tych inwestycji troszkę. Pewnie wszystkich tu nie wymienię, bo nie spamiętałbym, ale te najważniejsze na pewno tak. Skończyliśmy już realizację termomodernizacji obiektu publicznego, w którym jest remiza strażacka, ośrodek pomocy społecznej policji. To jest inwestycja prawie 800 tysięcy złotych. Wykonaliśmy albo wykonujemy remonty kilku dróg. Niestety nie udało nam się podejść do remontu najdłuższej drogi, ale w roku tym ceny po prostu tak poszybowały, że nie byliśmy w stanie wydać 2,5 miliona złotych na drogę, która była skosztorysowana na 1 400 000, mimo dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Musimy to przełożyć na drugi rok, złożymy jeszcze jeden wniosek, także prawdopodobnie w przyszłym roku ta inwestycja będzie realizowana i mam nadzieję, że za dużo niższe pieniądze. Dofinansowaliśmy zakup wozu bojowego dla OSP Gilów, doposażyliśmy OSP na terenie gminy na kwotę ponad 120 tysięcy, także o bezpieczeństwo też dbamy. Wykonujemy w tej chwili remont baszty naszej, dostaliśmy na to dofinansowanie w kwocie 40 tysięcy. Realizujemy dwa boiska przy szkole podstawowej w Niemczy. Łączny koszt tych boisk to jest dużo ponad 500 tysięcy, ale są dofinansowane na kwotę około 300 tysięcy, także tych różnych rzeczy dzieje się, oczywiście oprócz tego remonty dachów, remonty dróg bieżące i jest tego trochę. Jak wygląda koszt inwestycji? W tym roku przeznaczyliśmy na to około 2,5 miliona z naszych środków. Nie mówię o środkach, które pozyskaliśmy z zewnątrz, bo to jest mniej więcej drugie tyle. Końcówka kadencji to jeszcze jakieś planowane inwestycje na koniec roku? Planujemy cały czas. Ja planuję tak, jakbym miał tu pracować jeszcze nie 2 miesiące, ale 10 lat, także ciągłość będzie. Jak jest tylko możliwość zrealizowania jakiejś inwestycji, jak chociażby remizy w Przeżyczyniu, przetarg jest ogłoszony, czekamy na oferty do 9 września, czyli praktycznie na sam koniec tej kadencji, ale następcy też muszą mieć co robić i muszą mieć pewne rzeczy rozpoczęte. Czyli działanie inwestycyjne jest długofalowe? Tak, oczywiście, takie musi być. Dzisiaj inwestycji nie zrealizuje się w jeden rok. To jest dość długi okres przygotowań. Też mamy taki przykład na terenie naszej gminy, we wspólnej inwestycji, którą realizujemy z powiatem dzierżoniowskim. Ścieżka pieszo-rowerowa do Wojsławic, gdzie podzielone to jest na 2 lata. W tym roku jest część projektowa, ponieważ jest to dość skomplikowany projekt, wykonawcza w przyszłym roku. Także tutaj nie da rady inwestycji, zwłaszcza tych większych, zrealizować w ciągu jednego roku. To są inwestycje i prace wieloletnie.